witam Was w trzecim już odcinku z naszego wyzwania biznesowego, sezon trzeci i nasz sklep ze sztuką, z obrazami. Otwieramy właśnie i zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. Dzisiaj jest z nami Wolfgang, proszę bardzo, tak się on prezentuje. Muszę powiedzieć, że nawet przystojniacha z niego. Natasza wiedziała, co brać, no nie? Chociaż ten nos trochę szpiczasty, ale cóż. I jest z nami również Tamara Król, nasza druga kasjerka. Proszę bardzo. Wolfgang jest sprzedawcą, Tamara kasjerką. Nie ma dzisiaj z nami pani do uzupełniania towaru, bo stwierdziłam, że na razie nie jest nam to potrzebne. Zobaczymy, jak się dzisiaj będzie sprzedawać, bo ostatnio nawet tak chyba średnio poszło. Nadal jesteśmy na minusie. A Małgorzacie trzeba podnieść stawkę, ale to później. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Idź wyrzucić te karaluchy, idź. Bo nie zdążyłam. Te wiedźmy co chwilę mi tu przylatują, nie wiem po co, denerwują mnie tylko. O, Wolfgang już dręczy kogoś. Niech on sobie idzie na górę. W ogóle, no tak. My na razie może sobie usiądziemy. Albo nie, czekaj. Skoro on tamten, to chodź tu ćwiczyć malowanie. Oni sobie na razie radzą. Jak będzie trzeba, to pójdziemy. Dajmy im się wykazać, tak? Niech mają szansę. No deszcz pada, no trudno. Takie życie. Beata sobie niech maluje, a ja tutaj popatrzę. O, kupiła. Jest dobrze. Na górze ktoś jest, to możemy tą panią na przykład spróbować. Oj, przestań już berzeć nad tymi karaluchami. Jeszcze nikt przez jej nie umarł chyba. Co za kobieta. Chodź tutaj pomęcz tych klientów, gwiazdki się zawsze przydadzą. Ale patrzcie, no teraz to schodzą te obrazy. Ja nie wiem, jak nie mam nikogo do uzupełnienia towaru, to wszyscy nagle. Tamara, proszę cię, nie zawiedź mnie. Wiem, że to twój pierwszy dzień, ale no... Znowu jakieś karaluchy? Co ja mam z tymi karaluchami tutaj? Jakiś teren niefajny. Rozmnaża się to dziadostwo. Proszę cię, Tamara, bo ona tutaj ma takie drogie rzeczy. Jak mi rzuci tą torbą. Uf, podeszła, jest dobrze. Spróbuję ją zmanipulować. O, już teraz za późno. Chyba, że? Może? Zostawiam, bo jeszcze coś zepsujesz. Te kupują, te obrazy kupują, jak nie wiem co. Wychodzimy na prosto nareszcie. Wolfgang dobry jest w te klocki, no. Co prawda trochę gwiazdorzy. Ale muszę powiedzieć, że jest dobry. Wiedźma, zrób coś, żeby karaluchy się nie pojawiały. Nie! Lucyna, wcale tak długo tutaj nie stałaś. Przesadzają ci, Symowie. Jestem zawiedzona. Zmotywuj pracowników. Cicho, przestań beczeć. Motywacja. Ej, myślisz, że nic nie widzę? Powiem wszystko Nataszy. Nasza Beata, motywatorka. Ale patrzcie, jej wszystko spada. O, jest. Patrzcie, to działa! Jedziemy z tym koksem.
Uzupełnij. Wyszukaj cel. Ej, bo ja jeszcze nie widziałam tych wszystkich interakcji. Nakupowałam sobie tych punktów, bonusów, a tu o. Alina ma ochotę na zakupy. Gdzie ta jest? Gdzie jest Alina? Tu jest Alina. Alina ma ochotę na zakupy. Nie spodobało ci się? No trudno, takie już życie. Chciałam uzupełnić ten towar w końcu. Ona zawsze musi to tyłem zrobić. Energia no nam schodzi niestety przy tym, ale no... Zaraz znowu będzie nam się przez ten towar. Ale co zrobić? O, sprzedaż z zyskiem. Tak będzie męczył moich klientów. Proszę cię, odejdź Tamara. Po prostu ja to zrobię szybciej od niej, mam nadzieję. I że nie rzucą mi zaraz torbami. Zaraz ten na pewno rzuci, bo już za długo tutaj stoją. Ale mamy 7 poziom. No. Ale nie, nie rzucił. Dało się w ostatniej chwili. Przepraszam, no Jezus Maria. Dobra, uzupełnij towar. Wolfgang! Nie, ja to muszę stąd zlikwidować, bo oni mi blokują wszystko. Wchodzą mi za kasę i nie mam problem. Beatka najlepsza na kasie. Dobra, pojedynczo będę uzupełniać, bo ja muszę mieć kontrolę nad tym, co ona uzupełnia. Już trochę śmierdzi. Nie żeby coś. No wiem, że śmierdzę. Sorry. Zdarza się, nie? Zastanawiam, chciałabym... Wolfganga chciałabym przerzucić do swojej restauracji jako kierownika. To nie byłoby takie głupie, jakby się dało. Albo do cukierni. Dobra, wiecie co? Ja zamykam, bo śmierdzę. A to chyba odstrasza klientów. O, proszę bardzo, złota ranga kasjerki. Super. Zamykamy. Zamykamy. Na dzisiaj wystarczy tego dobrego. Przyniemy pieniążki ostatnie i... Voila. Super. Wyślij do domu. Idź, Wolfgang, do domu. A ty cóż, jeszcze uzupełnisz towar, Beata. Także tak, moi drodzy, widzimy się jak zwykle kolejnego dnia. Brakuje nam ile gwiazdek?
12, może się uda zdobyć 8 poziom. Także zaraz. Dobrze, moi drodzy, wróciliśmy dnia kolejnego po małych problemach. Oczywiście miałam w nocy... gra mi się skraszowała i musiałam wszystko od nowa włączyć. Troszkę mi to zajęło, ale mam nadzieję, że już się ogarnie. Gdzie jest nasza pracownica? Czemu ona stoi na dworze? Ty pracujesz jako ta sprzedawczyni, więc o co ci chodzi? Ciebie jeszcze awansować nie można. Więc musisz się podszkolić. Tak, tak, tak. Wolfgang. Mamy dobre relacje z tobą? Ja sobie z nim podniosę, moi drodzy, relacje, ponieważ... ja chcę go sprowadzić do naszej restauracji. Albo do cukierni i on tam będzie kierownikiem. Dlatego na razie tutaj chciałam... Wiecie, żebym... mi nie uciekł i żebym mogła go zaprosić. A tymczasem chodź pomóc. Jak widzicie, zniknęł tej rupiecie, dodałam kasę drugą i nie wiem, czy to będzie działać tak, jak chcę, żeby działało, wiecie? Trochę mnie to niepokoi. Złodziej, super. Wszyscy w ogóle szukają tych obrazów. Tak im się podobają. To od razu go tutaj... A spróbuj go zmanipulować. Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi. Jestem ciekawa, czy jak to zadziała, bo jeszcze nigdy tego nie próbowałam. Ups, aj. Dobra, nie będziemy tego stosować. Wybacz. Wybacz. Jezu, jak oni kupują te literki. Co on chce? Grali Zośkę? No nie. Ludzie, ogarnijcie się. Ten obraz też uzupełnię, bo... A gdzie on ma tabliczkę? Tu jest. Bo on się sprzedaje. Pan zrobił tu, robi tutaj gdzieś u nas, widzę, drogie zakupy. To mi się podoba. Idź do niego. Daj mu zwykłą sprzedaż. O, Małgorzata potrafi niemal czytać w myślach. Może pokaż mu to. Jak on się nazywa? Walery. Ale widzę, że Małgorzata już chciała do niego iść. Podoba ci się? Zaraz ci tutaj namówimy na takie zakupy, Walery. Że ci w pięty pójdzie. Jak twoja żona zobaczy, ile żeś wydał. Skąd te Sima mają w ogóle tyle hajsu, ja się pytam. Skąd? Ciśnij go, ciśnij. Widzę, że Małgorzata też chce tutaj wyprowadzić swoich sił. Co tu się dzieje? W ogóle Wolfgang? Dla ciebie to masz niską cenę. Będę taka miła. Gośka, tu na dole jest pełno... pełno ludzi, a ty tam chodzisz. Jego trzeba tutaj... docisnąć, żeby kupił ten obraz. On wart jest 6000. Troszkę nam się Gosia zawiesiła, widzę. I zdobędziemy dzisiaj ten poziom, czy nie zdobędziemy? 8? No to jest pytanie. Czy oni mogą sobie stąd iść? W ogóle one już są takie... żółte. Oj, kupił! Yeah! Kupił! Świetnie, teraz trzeba tylko pilnować. Czemu mnie obgadujesz? Przypominam ci, że dla mnie pracujesz, Wolfgang. Boże, ja chyba muszę porozmawiać sobie z twoją żoną, bo ty jesteś... niereformowalny człowieku.
Wolfgang, idź może do domu, co? Masz dzisiaj wolne. A nie się szlaja tutaj, a potem... O, nie jestem w nastroju, by pracować. Zobaczycie, że tak będzie. O, Małgorzata, masz niską pensję? Przecież ci dałam podwyżkę. Wszyscy macie niskie. Małgorzata, Wolfgang mają niskie pensje. To Małgosi trzeba poprawić. Podwyżka, kochana, podwyżka. Jesteś tak dobra w te klocki. Te rzeźby w ogóle się nie sprzedają. Co mnie bardzo smuci, niestety. No, ale cóż. A oni tutaj, widzę, w najlepsze się rozsadowili. Świetnie. Peppers, to świetnie. Boże, kiedy ona się nauczy? Może powinnam mieć dwie kasjerki, to by się szybciej uczyły. Jakby pracowały. Wolfgang, człowieku, dobijasz mnie. Naprawdę człowiek mnie dobije. Dobra, jesteśmy na plusie, mimo wszystko. Ale, ja chcę dzisiaj mieć 8 poziom. Dwie gwiazdki, damy radę. Damy radę, Małgosia, dajesz. Dwie gwiazdki. Beata. Dawaj tutaj. Dawaj tutaj swoją motywację dla wszystkich. A niestety spada nam wszystko mocno, ale czy nie jest warto, moi drodzy? Warto, warto. Oni przynajmniej też się ruszą. Beata znowu śmierdzi. Już wiecie co? Nie napisie tylko umyj ręce kilka razy. Yeah! 8 poziom! Idź myj ręce, kobieto. Może to ci pomoże. I sobie skorzystaj z kibla. O jejku, jejku. Dajesz, Beata. Ogarnij się trochę, bo... musimy wysłać na przerwę. Wolfgang tu jeszcze jest? Jest, mogę go. O, matko, musimy wezwać pracowników. Mam nadzieję, że się nie zasikasz, Beata. Chociaż nie wiem, czy jest sens na te dwie godziny. Pani tutaj nie wytrzymała presji. Gdzie jest Małgorzata? Zaraz mi wszyscy rzucą pracę i się skończy dzień dziecka. Ósmy poziom jest to najważniejsze. No tak, ona schodzi na dół, ja idę do niej. To się dogadałyśmy. Tutaj mi ludzie rzucają. O, jest druga kasjerka, super. O, proszę, nie rzucaj pracy, już chciałam ci dać przerwę. A nie, idziesz mi po... A nie, ty idziesz rzucić pracę, no. Jak nic. Słuchaj. Idź do domu. A, bo ty idziesz do toalety, dobra. A czemu Wolfgang nie przyszedł do pracy?
Dobra, pałata też nam już pada. Okej, nie. Ja zamykam. Zamykam, moi drodzy, bo tu mi się już zrobił harmider i jest źle. Wszyscy śmierdzą i jest źle. Żegnam wszystkich. Raz, raz. Idźcie sobie. Tutaj Tamara jeszcze skończy z kasą. Ja posprzątam. Dobra. Uff, ogarnęliśmy w miarę. A dużo straciliśmy? Nie, nie tak dużo. No dobra, moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. To jest już koniec trzeciego odcinka i mamy ósmy poziom, czyli przypuszczam, że kolejny odcinek będzie już ostatnim, także tak? Szykuje się kolejny biznes? Co to będzie? Co to będzie? Powiem wam, że nagrywam trzeci odcinek pod rząd, więc nawet nie rozłożyło mi się to jakoś tak w czasie. Więc już mogę zacząć myśleć nad kolejnym. Zobaczymy, co mi przyjdzie do głowy. Mam bardzo dużo czasu, zanim to wszystko publikuję, także myślę, że przemyślę sprawę porządnie. No cóż, Beata musi jeszcze uzupełnić towar, zanim wróci do domu, więc no trochę jej tu zajmie. Także ja sobie kończę na dzisiaj. Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!